Skierowano akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Królikowskiemu. Aktor stanie przed sądem, złożył wyjaśnienia. Prokuratura przekazała najnowsze informacje w sprawie oskarżenia Antoniego Królikowskiego. Aktor stanie przed sądem w sprawie dwóch kontrowersyjnych kwestii. Po kolejnych ujawnionych szczegółach postanowił sam zabrać głos. Prokuratura zdradza szczegóły sprawy sądowej Antoniego Królikowskiego. Jak donosi PAP, pod koniec czerwca akt oskarżenia przeciwko aktorowi został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli. Sprawa dotyczy zaległych alimentów, od których Gwiazdor miał się uchylać od czerwca ubiegłego roku do stycznia 2023 roku. Antoni Królikowski został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 roku do stycznia 2023 roku od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony, określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej 3 świadczeń miesięcznych. Prokuratura ujawnia stanowisko aktora. Zaległość w opłacaniu alimentów na syna oraz żonę obecnie może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za takie zaniedbanie Antoni Królikowski może usłyszeć wyrok w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności, a nawet kary pozbawienia wolności do roku. Aktor swego czasu zapewniał o sporadycznych wizytach z synem i chęci rozstania się z żoną w pokojowej atmosferze. Teraz złożył oświadczenie w sprawie zarzucanych mu czynów. Jest to bardziej złożona sprawa. O te zarzuty to już były artykuły, a nagle jak złożyłem wyjaśnienia, to są znowu. Cokolwiek nie zrobię, to ktoś na tym korzysta. Zobaczymy, co będzie dalej. To nie jedyna sprawa sądowa Gwiazdora. Kwestia niepłacenia alimentów nie jest jedyną sprawą, którą aktor będzie musiał wyjaśniać w sądzie. Kolejne oskarżenia dotyczą jazdy autem pod wpływem środków odurzających. Choć w swojej obronie Antoni Królikowski wystosował obszerne oświadczenie, prokuratura nadal żąda sprawiedliwości. Oskarżony został o prowadzenie samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej DELTA-9 tetrahydrokanabinolu. Warto zaznaczyć, że cały czas trwa również rozprawa rozwodowa pomiędzy Antonim Królikowskim a jego żoną Joanną Opozdą. Wygląda na to, że aktor ma spore zmartwienie z sądowymi bataliami, jednak obecność nowej partnerki z pewnością łagodzi jego obawy.